No cześć, dzień dobry bardzo w nowym Daily Vlogu. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, dzień, w którym spełni się jedno z moich małych marzeń, a dokładnie spotkanie z pewną osobą, którą zawsze chciałam spotkać, zawsze chciałam zobaczyć na żywo i mam nadzieję, mam taką, słuchajcie, w środku nadzieję, że uda mi się zamienić z tą osobą słowo, a przynajmniej zrobić sobie z nią zdjęcie. Więcej Wam nie zdradzę, ponieważ tak jak mówię, dla mnie to będzie taki odrobinę wyjątkowy vlog, ale też spotkanie. Spotkanie, na które za chwilę się wybieram. Spotkanie przy herbacie z wyjątkowymi kobietami. Tyle mogę Wam zdradzić. I chciałabym coś tam na tym spotkaniu oczywiście nagrać, bo temat jest bardzo ciekawy. Naprawdę, uwierzcie mi, bardzo ciekawy. No i zapowiada się też piękne miejsce, piękna oprawa, no wszystko po prostu wow. Więc jadę, zrobię, jeśli się uda, małą relację, pokażę Wam co i jak. No i zobaczymy, jak ten dzień się potoczy, także trzymajcie kciuki. Chociaż Wy już będziecie widzieć ten vlog po tym wszystkim, po tym całym nagraniu, po tym spotkaniu, ale mam nadzieję, że mi się to wszystko dzisiaj uda osiągnąć. A teraz pokażę Wam, jak dzisiaj wyglądam, bo wyglądam jak cukierek karmelek. Tak mnie dzisiaj naszło, ale to chyba po ostatnim komentarzu Magdy Meg pod jednym z moich filmów, gdzie napisała: tak, karmelowe stylizacje, jestem jak najbardziej na tak, mój klimat. Mój troszkę też, bo ja lubię ten karmelowy kolor właśnie w takich jesiennych stylizacjach i już Wam pokazuję, jak dzisiaj wygląda. Jak to ostatnio powiedział Massimo, tadam! Kto widział ostatni vlog, ten doskonale wie, o co chodzi. Słuchajcie, karmelowa stylizacja na dziś. Z odrobiną koloru, zaraz zobaczycie dlaczego. Tak, założyłam na siebie tę kamizelkę Zary, ten kożuszek Zary. Myślę, że fajnie się tutaj prezentuje, bo on jest właśnie w takich brązach i takich klimatach jesienno-zimowych. Mam na sobie golfik z Massimo Dutti, pasek Pinko, spodnie ala skórzane Pinko i botki od marki Savai. Tak, słuchajcie, się prezentuje dzisiaj. Zaraz pokażę Wam, co jeszcze na siebie zakładam, ale dzisiaj od rana jest tak zimno. Z samego rana Massimo mnie zawołał i mówi: słuchaj, chodź, zobaczysz. No, idzie zima wielkimi krokami. Ja mówię: a dlaczego? Co się stało? No, mamy lód na samochodach. Z naszego balkonu tutaj widać parking, gdzie właśnie stoją samochody. No i rzeczywiście zbliża się zima wielkimi krokami. No ale dobra, pokazuję Wam, co mam resztę na sobie. Chowam ten telefon, który mi gdzieś tam pika i lecę na spotkanie. A, i jeszcze zapach. No i jestem gotowa. Okulary brązowe. Prada, torebka. Elisabetta Franki, tote bag. I założyłam na siebie ten mój cienki płaszcz. Karmelowo-różowy. Dlatego właśnie powiedziałam, że dzisiaj odrobina koloru, a ponieważ pod płaszczem mam właśnie ten kożuszek, więc będzie mi ciepło, bo płaszcz, słuchajcie, jest cienki. On tylko wygląda na taki fajny, gruby, mięsisty płaszcz i mimo tego, że jest wykonany z wełny, to niestety, ale jest w nim zimno. Więc na taką pogodę jak dziś, na tyle stopni, ile mamy dzisiaj, a mamy 6, myślę, że jest to idealne połączenie, także brązy, róże, karmelki, proszę bardzo, jeszcze zapach i uciekam. A mój zapach na dziś też jest różowy, chociaż jak widzicie, już mi się kończy. I jest to oczywiście aura Thierry Mugler. Prosiłam Anię, żeby z nami uczestniczyła w tym spotkaniu, dlatego że Ania od niedawna jest naszą ambasadorką. Tak, miałam się pochwalić. Bardzo przepraszam, że się nie pochwaliłam, że po pierwsze prowadzę dlatego, że naprawdę jestem od lat
olbrzymią, wielką, ogromną fanką i miłośniczką herbaty, każdej, w każdej postaci, i przedkładam ją nad kawę, a po drugie dumną ambasadorką Adalbercki, z czego się bardzo cieszę, bo nasza współpraca rozwijała się pomału, ale z wielką energią i z wielką pasją, a przedstawicielką takiej pasji jesteś przede wszystkim ty, jesteś skarbnicą wiedzy o herbacie i bardzo pięknie o niej opowiadasz i wiele o niej wiesz, i takie będą moje pytania też do ciebie. Gdybyśmy popatrzyli, dlaczego my jesteśmy tacy słoniowi, bo jesteśmy i ten słoń tutaj się nam przejawia i często nasi klienci mówią, że kupują herbatę ze słoniem, to ten słoń chodzi wszędzie z nami. Z jednej strony jest to bardzo charakterystyczne zwierzę związane ze Sri Lanką, a z drugiej strony też w naszej kulturze słoń niesie ze sobą szczęście, więc idealnie się wpasowuje w tą naszą przestrzeń. Nie powiedziałam na początku, że właściwie to my jesteśmy polską firmą i to jest bardzo ważny element jakby całej tej układanki. Cały design tworzony przez Bartka, tworzenie receptur, cały koncept produktu stworzony został w Polsce. Produkujemy na Sri Lance, dlatego że mamy znaczek lwa ceylońskiego, który jest przyznawany przez tak zwany Tibor Ceyloński. To jest bardzo ważny znak, co on nam daje. On nam daje taką pewność, że w środku jest herbata pierwszej jakości. Herbata, która ma tak zwane dwa pierwsze listki. To jest bardzo ważne, dlatego że te dwa pierwsze liście dają nam najlepszą esencję. Dają nam ten smak, aromat, który bardzo kochamy. I to jest dla nas ważne. Jak Państwo sobie przeczytacie opakowania, to na tych herbatach jest informacja o P1. Sri Lanka jest byłą kolonią angielską. I tak to Anglicy ponumerowali, posprawdzali, poukładali. I w tej nomenklaturze herbacianej ceylońska herbata ma różne opisy, ale właśnie OP1 to jest ten parametr najwyższej jakościowej herbaty. Dzień dobry wszystkim, witam. Ogromnie cieszę się na spotkanie. Przepraszam, że tak trochę niefajnie to wygląda. Piękny dzień, po 15 października w ogóle słońce fajniejsze. Także kochane... Prawda? Jak przyjemnie. Tak, dla mnie. Nieprawdopodobnie przyjemny czas. Bardzo. Także w tym miłym czasie cieszę się na to spotkanie, a chciałam troszkę powiedzieć o tej mentoriacie, bo to jest nasz projekt, który realizujemy od tego roku dla kobiet liderek z Ukrainy. Od początku wojny nasza fundacja bardzo głęboko zaangażowała się w pomoc. Nigdy nie sądziliśmy, że malutka fundacja, my jesteśmy malutką fundacją, pan Czarnek nam Lili tam żadnej nie podarował, także jesteśmy na malutkich 60 metrach kwadratowych. Od 27 lat fundacja działa, ale nigdy nie zajmowaliśmy się eksportem, importem. Jak przyszedł czas wojny, zgłosili się do nas przyjaciele ze Stanów Zjednoczonych, że mieliby szansę uzyskiwania takiej pomocy w Stanach Zjednoczonych, a nie mogli tego bezpośrednio do Ukrainy wysyłać, ponieważ musieli to robić przez Polskę, przez organizację, która nie płaciłaby cła, podatków itd., itd. Także musieliśmy przereorganizować całą naszą fundację, zatrudnić osoby, które samym importem zajmowały się, występować o wszelkiego rodzaju zgody, o zapytania do Ministerstwa Finansów, do Ministerstwa Skarbu Państwa z pytaniem, czy możemy jako fundacja. Troszkę nam robiono pod górkę, bo dla niektórych osób decydujących o tym, czy będziemy mogli przyjmować tę pomoc, formuła filantropia, fundacja prowadząca działalność charytatywną nie była tożsama z możliwością przyjmowania pomocy dla Ukrainy. To było zadziwiające, ponieważ mieliśmy bardzo dużo takiej biurowej pracy. Także fundacja przez te niecałe 2 lata przekazała dla strony ukraińskiej pomoc w wielkości 50 milionów dolarów. Więc to jest pomoc gigantyczna. W fundacji musieliśmy zatrudnić 40 kobiet, dziewczyn, które przekroczyły granicę, ponieważ nie mogły być wolontariuszkami, bo musiały pracować, musiały zarabiać, przyjechały tutaj ze swoimi dzieciakami. Także przez ten najtrudniejszy czas, który wszyscy pamiętamy, bo Polska wspaniale zachowała się. Polska
Polki i Polacy przede wszystkim. Mieliśmy tej pracy naprawdę mnóstwo. Te nasze 60 metrów kwadratowych to po prostu to było tak jak w mrowisku. Na szczęście obok jest też fundacja i biuro mojego małżonka, także tam mieliśmy zawsze full. Zaprzyjaźnione firmy organizowały nam termosy z gorącą zupą, z kładką, także dziewczyny, wracając z tych wszystkich miejsc, gdzie ulokowani byli ludzie przekraczający granicę ukraińską, czyli Dworzec Wschodni, Zachodni, Centralny, Torwar, ośrodek Ptak, gdzie w najtrudniejszych momentach przeszło 9 tysięcy osób nawet było, miały możliwość przyjeżdżania dziewczyny nasze, Ukrainki, siadały na łóżku i przekonywały kobiety, które tam były z dziećmi. Za tydzień, za dwa tygodnie wysyłamy autobus do Francji, Holandii, Belgii, Włoch, wszędzie. I udało nam się namówić ogromną ilość kobiet, bo wierzcie mi, wy nie mieliście szansy bycia w tych halach. Ja, moje dziewczyny, bywałyśmy w tych halach i to robiło tak straszne wrażenie. Po prostu serce potwornie nas bolało, jak widzieliśmy malutkie dzieci, większe dzieci, nastolatkowie, starcy, inwalidzi, psy, koty. Słuchajcie, to było niesamowite. Tak jak Polską miała, sensownie zorganizowała tą pomoc, tą przestrzeń, w której przebywali ci ludzie, no ale na pewno tego typu miejsce to nie jest miejsce dla matek, dla dzieci. Tam można być parę dni, a nie tygodni i miesięcy. Bo znamy takie osoby, które nie chciały wyjechać nigdzie, w żaden z kierunków, które proponowaliśmy. Przez te dwa lata udało nam się, przeszło 40 tysięcy kobiet namówić do opuszczenia tych miejsc i znalazły nam troszeczkę lepszą przestrzeń do życia w bardzo wielu, przeszło 44 chyba krajach. Także tyle tytułem takiej historycznej opowieści, ale potem przyszedł czas właśnie taki, kiedy doszliśmy do wniosku, że bardzo ważną rzeczą za chwilę, za krótszą, albo dłuższą chwilę, pewnie to będzie dłuższa chwila, ta wojna skończy się. Dziewczyno, mówimy, słuchajcie, każda wojna się kończy, ta także się skończy i przyjdzie czas odbudowy Ukrainy, ale w tym momencie będą tam bardzo potrzebne kobiety. I zapraszaliśmy do naszej mentoriady i Basię Labudę, i Henię Krzywonos, kobiety Solidarności, które brały aktywny udział we wspaniałym ruchu solidarnościowym lat 80. Przyszedł 89. rok, kiedy już był ten moment, prawda, budowy naszej państwowości i wtedy, kiedy przyszedł moment tworzenia rządu, kiedy przyszedł moment tworzenia tych struktur, gdzie potrzebne były osoby, które będą pełniły wysokie funkcje, czyli wysoki prestiż, dobre płace, to w tych władzach zabrakło dziewczyn. W związku z tym do tych dziewczyn mówimy, nie popełnijcie błędów naszych sióstr, waszych sióstr. Musicie być silne, musicie być przygotowane i taki tydzień, to jest tydzień takiego przygotowywania tych kobiet do pełnienia różnego rodzaju ról, bo większość z nich przyjeżdża, już utworzyły dziewczyny fundacje, stowarzyszenia, działają na niezwykłą skalę, są w różnych miejscach, to są dziewczyny, które też są już deputatkami, ale są na przykład takie dziewczyny, młode dziewczyny, 20 parę lat, taka w sobie dziewczynka, długie włosy, leciusieńki zes jeszcze i mówi, ona założyła taką fundację Crazy People. Ja mówię, a co wy Crazy People robicie, bo myślę sobie, cóż ona nam takiego powie. No i tak uśmiechamy się, bo mówimy, taki dzieciaczek fajny. No a ten dzieciaczek ciężarówką pod osłoną nocy przejeżdża granicę, gdzie wojna toczy się i zwłoki poległych przewożą na drugą stronę, żeby rodziny mogły pochować. Także widzicie, patrzcie, jakie emocje. No strasznie, że ja mam też taką swoją historię rodzinną, bo też ja też zaraz będę płakać. Mamy taką Alinę, która z nami mieszkała kilka miesięcy. I to też dla nas był taki trudny. Jakby żyjemy tymi emocjami tych ludzi, to jest taki moment, kiedy człowiek się zatrzymuje i zastanawia się, co by było, gdyby faktycznie to u nas było, tak?
A nasza Alina jest właśnie mądrą, fajną dziewczyną, swójką dzieci do nas przybyła, wróciła już na, do siebie, ale jak tak słucham, to, to ewidentnie muszę jej podpowiedzieć, że warto po prostu też stworzyć jakąś fundację, żeby ona mieszka w tych obszarach jeszcze cały czas wojennych, więc nie mają tam łatwo, ale a potrafią tam żyć, tak? Nie przepraszamy, dlatego że założenie fundacji nie jest rzeczą prostą. Tak samo jak młodzi ludzie do nas się zgłaszają, pewnie prezentowo Proszę. Razem z pozytywnymi emocjami napływają chusteczki i serwetki. Fundacja czy stowarzyszenie to nie jest rzecz prosta. Wierzcie mi, 27 lat prowadzimy fundację, sprawozdawczość, te wszystkie rzeczy. Papierologia jest dramatyczna. Jodo, RODO, słuchajcie, wykańcza nas. Naprawdę to jest coś koszmarnego. Trzeba szukać innych, robią to świetnie, do nich się dołączać, tworzyć taką, wiecie, silną koalicję w ważnych sprawach. Także dlatego ta mentoriana jest tak ważna, bo te dziewczyny, jak mówimy, słuchajcie, w pierwszych dniach, niedziela, może jakiś koncert, gdzieś wiecie, co chcecie, chcemy spać. Więc to są tego typu sytuacje, gdzie wiecie, z dnia na dzień to jest tak jak w szeregu, obieramy te dziewczyny jak cebulę. I na początku tak powolutku nam się przedstawiają, tam właśnie, jak właśnie ta dziewczynka, która tak myśli sobie, Boże, takie dzieciątko, co to dzieciątko robi? Przewożą zwłoki poległych chłopaków z Ukrainy, żeby rodziny mogły te osoby rozpoznać i pochować. Także słuchajcie, no to są niesamowite rzeczy, więc jak przyjeżdżają do nas, to cały dzień to są zajęcia, które prowadzi... Taka współczesna Antygona, co? Dokładnie tak. Tak. Także mają takie zajęcia, które je wzmacniają, prowadzą te zajęcia. Psychologowie, którzy pracują z naszym gronem, z chłopakami, którzy wracają z pola walki, z Syrii, czy z Iraku, czy z Afganistanu. Także dziewczyny mają na koniec rzecz piękną, bo tutaj jest Ninka z L'Oreala. Także wiecie, na początku te zajęcia są takie bardzo trudne. Oczywiście jak dziewczyny kończą zajęcia, to one wracają do hotelu i jeszcze na ten temat ciągle mówią. Tak. One nie mogą spać, one siedzą tam do północy. No ale następnego, ostatniego dnia, piątek jest L'Oreal, gdzie dziewczyny mają wprawdzie też spotkania takie mentoringowe, ale potem jest Akademia Piękna, gdzie dziewczyny są malowane, mają pięknie robione włosy, robią sobie wszystkie zdjęcia, wysyłają do rodzic, do mężów. Także na koniec jest takie ugłaskanie i to, co daje ta mentoriada. To jest kolejna edycja. Więc te dziewczyny, wracając do Ukrainy, już stworzyły taki łańcuch. Wiecie, dzwonią do siebie, wiedzą, gdzie kto jest. Słuchajcie, mam to do załatwienia, czy możecie pomóc, czy jest ktoś taki, kto będzie w stanie przewieźć coś, prawda? Czy dostaliśmy duży bardzo transport, wpadajcie do nas. Więc te dziewczyny, już teraz będziemy tworzyć taką grupę, nawet na Skype'ie, to mój Artur wie. Na WhatsAppie to słyszę, tak? Na WhatsAppie. Cała grupa działa. Ale już teraz dwie grupy chcemy, dwie mentorskie połączyć, żeby dziewczyny wiedziały kto i co i jak. Także jak macie kogoś, kto jest w Ukrainie, kto chciałby skorzystać z pomocy świetnych dziewczyn, to takie osoby już są. Macie naprawdę, myślę, dużo szczęścia i miłości. Czy to jest właśnie źródło siły i to jest szczęście, to jest miłość? Tak, absolutnie. My w tym roku właśnie będziemy za chwilę celebrowali 44. rocznicę naszego związku. Tak. Liczba ładna. Tak, absolutnie. Taki związek daje siłę. To jest najważniejsze, bo wiecie, tak jak się rozmawia, w takim przypadku mamy do czynienia z pierwszą parą, prawda? Mamy tutaj prezydenta, pierwszą damę, w związku z tym jest już wyżej nie można być, prawda? Ja mam na wrażenie, to poczucie siły, to poczucie takiej ważności, miejsca, w którym się jest, jakie to jest ważne. 10 lat prezydentury mojego małżonka było czasem niezwykłym, ponieważ nie przyśniłoby mi się kiedykolwiek, jak jeszcze byłam w Gdańsku, studiowałam prawo i przyszedł ten moment, że wyprowadzaliśmy się z Gdańska do Warszawy. Ja po prostu, gdyby ktoś mi powiedział, że jak kiedyś minie tam
20 lat, a ja w tym czasie będę, prawda, na kanapce z królową Elżbietą. Hello, how are you? Yeah. How's your dog? I tak dalej. Nie przyszło mi to na myśl, bo poznawaliśmy noblistów, poznawaliśmy ludzi wielkiego formatu, takich jak pan Jan Karski, który był naszym pierwszym gościem w Pałacu Prezydenckim. Pamiętam 27 grudnia 1995 roku, po zaprzysiężeniu, po dwóch dniach świąt, spotkaliśmy się z wielkim Janem Karskim. Poznaliśmy panią Irenę Sendlerową. No poznaliśmy, ja musiałabym tutaj, nie wiem, godzinami wam wymieniać tych wspaniałych ludzi. Te wielkie nazwiska, ale iż te nieznane. Takie, wiecie, że każdemu się tutaj mieszka tutaj w Obrzeźnie. Co to takie w Obrzeźno, w sensie? Takie siłaczki, fantastyczne kobiety prowadzące stowarzyszenia dla osób niepełnosprawnych, prowadzące fundacje. Nasza fundacja przez całe lata zajmowała się onkologią dziecięcą. Ona była bardzo ważna. Dofinansowaliśmy wszystkie szpitale onkologiczne, wysyłaliśmy dzieci na różnego rodzaju wczasy. Te wczasy fundowaliśmy dla rodziców, na przykład dzieci niepełnosprawnych, żeby mogli też skorzystać z takiego wyjazdu, odetchnąć sobie troszeczkę. Taką wisienką na torcie było wybudowanie przez Fundację Kliniki Onkologii Dziecięcej w Gdańsku. Jest to takie, wiecie, no coś wielkiego, wspaniałego. Tak, ale ja wiem doskonale, ile takich zupełnie nieznanych osób prowadzi działalność, o której większość z nas nie ma najmniejszego pojęcia. I te osoby dla mnie też były, wiecie, takim wzmocnieniem. Dostawałam takiego kopa, myślałam sobie, Boże, taka pani Helenka gdzieś tam potrafi takie fajne rzeczy robić, to my z naszą cudną radą fundacji, ludzi niezwykłych, których zaprosiłam do naszej fundacji, na pewno mogę robić więcej. Na koniec, jeśli ktoś się pyta, pani prezydentowo, co jest dla pani szczęściem, to ja zawsze powiem rodzina. Kochająca, wspierająca się rodzina, która zawsze może na siebie liczyć. Także jestem pierwszą damą do pewnego momentu, prawda? Potem jest pan prezydent. Do tej pory wszyscy do mnie mówią pani prezydentowo, tak jestem gdzieś tam w świecie madam prezydent, ale mój mąż idzie taką ścieżką dla dyplomatów, a ja gdzieś tam, Joruś, gdzie ty jesteś? A ja ścieżką fundacji jestem bardziej widziana i słyszana niż prezydentowa jeszcze. No to teraz już wiecie, gdzie byłam i zobaczcie, z czym wróciłam, z zapasem herbat. Bardzo proszę, cieszę się bardzo, bo już na konferencji miałam okazję przetestować kilka z nich. I zobaczcie, tu na przykład mam herbatę kanabis relaksującą albo Earl Grey z kardamonem, która podobno jest przepyszna. I tutaj mam też czarną herbatę tropikalną, no będzie testowanko, ale przy okazji dostałam również książkę, którą z ogromną przyjemnością przeczytam, szczególnie, że jest tutaj w środku autograf. O, mała niespodzianka. Także zaraz się tutaj do was odezwę i opowiem wam, jakie są moje wrażenia po konferencji. Słuchajcie, mam tyle materiału z tej konferencji, że jak będę montować tego vloga, mimo tego, że już widzieliście co i jak, to będzie mi bardzo trudno pociąć materiał, bo to była tak niesamowicie ciekawa konferencja, szczególnie kiedy wypowiadała się pani Jolanta Kwaśniewska. No i właśnie tym jednym z moich marzeń, takich małych, małych marzeń, zawsze było spotkać panią Jolantę Kwaśniewską na żywo i przy okazji zrobić sobie zdjęcie. I no i się udało, ale... Pani Jolanta Kwaśniewska zawsze była dla mnie, słuchajcie, taką kobietą pełną klasy, elegancji, kobiecości, piękna, niesamowicie ciekawą, bardzo wartościową. No i jej głos. Ten głos, słuchajcie, można pani Jolanty słuchać godzinami. Naprawdę, to jest taka przyjemność, to jest tak niesamowite
słyszeć ją na żywo. I cieszę się ogromnie, że zostałam zaproszona właśnie na tą konferencję, gdzie mogłam zobaczyć panią Jolantę na żywo, posłuchać jej. No niestety nie udało mi się zamienić z nią słówka, bo słuchajcie, to wszystko w ogóle wyszło tak na ostatni moment. A śmiać mi się chciało, bo byłam pierwszą osobą, która zrobiła sobie z nią zdjęcie. Słuchajcie, jak przyjechałam na konferencję, to nawet nie spodziewałam się, że będzie aż tylu paparazzi. Tylu kamerzystów, tylu fotografów. Mówię, nie, no po prostu będzie ciężko dzisiaj cokolwiek nagrać, już nie mówiąc o tym, że będzie ciężko zrobić jakiekolwiek zdjęcie. No i rzeczywiście było ciężko, bo pani Jolanta Kwaśniewska była drugim gościem i ten moment, kiedy już schodziła, słuchajcie, ze sceny, ja akurat siedziałam tak na wprost niej i byłam święcie przekonana, że wyjdzie w moją stronę. Więc stałam i poszłam akurat, słuchajcie, na schody. Mówię, ach, tam ją złapię. Zanim jeszcze dopadną ją paparazzi, zanim zacznie robić sobie ze wszystkimi zdjęcia. Co się jednak okazało? Pani Jolanta Kwaśniewska poszła zupełnie w inną stronę. Poszła do swojego stolika. I więc ja tam stałam na tych schodach, tak się rozglądałam, gdzie ona jest. I jak zobaczyłam, że poszła do swojego stolika, to mówię, nie, no lecę w tamtą stronę. Poleciałam do stolika, no i tak podeszłam, wiecie, tak, no, incognito trochę tak, ten. No i zapytałam, czy mogę zrobić z nią zdjęcie. I w momencie, kiedy skończyłam robić z nią zdjęcia, zaraz ustawiła się taka, słuchajcie, kolejka. Widziałam, że ona też nie za bardzo wiedziała, co robić, co się dzieje, więc już sobie po prostu odpuściłam i mówię, może kiedyś, nigdy nie mów nigdy, będzie taka okazja, że będę mogła z panią Jolantą zamienić słówko. Bo po prostu chciałabym jej powiedzieć, że jest ona motywatorem, jest taką kobietą, która motywuje inne kobiety. Nie wiem, czy wy macie takie spostrzeżenia, ale dla mnie pani Jolanta Kwaśniewska zawsze była taką osobą. Zawsze. I no, emocje dzisiaj były niesamowite, zwłaszcza moment, w którym opowiadała o pomocy kobietom na Ukrainie i tym, co się tak naprawdę tam dzieje, gdzie jej poleciały łzy, nam wszystkim, słuchajcie, poleciały łzy. Były naprawdę duże emocje, więc te wszystkie jej wypowiedzi o rodzinie, o miłości, o szczęściu, o pracy z różnymi ludźmi, o tym takim cieple, które płynie od niej, te fragmenty, gdzie na przykład opowiadała o tym, gdzie znajduje się jej fundacja, jej męża, gdzie znajdują się te ich gabinety, jak wszystkim mówi dzień dobry i jak wszystkich wita w klatce, czy w windzie, czy w miejscu, gdzie mieszka, i jak zaprzyjaźnili się i stworzyli całą wspólnotę tam w tym miejscu, gdzie właśnie znajduje się ich praca. No niesamowite, niesamowite przeżycie, niesamowite spotkanie, bardzo, bardzo wartościowe. Trwało, słuchajcie, kilka godzin. Rzadko się zdarza, że konferencje prasowe trwają tak długo, ale tutaj, słuchajcie, to jest niesamowite. Wszyscy siedzieli do końca. Naprawdę, uwierzcie mi, zazwyczaj dziennikarki, czy też nawet blogerki, jakieś influencerki wychodzą wcześniej, kiedy to tak długo trwa. Wszyscy siedzieli do samego końca i słuchali pani prezydentowej. Coś wspaniałego. A jeszcze przy okazji, słuchajcie, spotkałam na tej właśnie konferencji Suzy. Niestety padła mi bateria i nie mogłam nic nagrać, ale miałam okazję, że wreszcie się z nią spotkałam po prawie roku, gdzie się nie widziałyśmy, a to też jest niesamowite. I powiedziałam Suzy, że ma się do mnie odezwać, mam się umówić na kawę, więc jeśli będzie widziała ten vlog, to Suzy, koniecznie. No, także tyle z takich moich refleksji dzisiejszych. Niesamowicie się cieszę z tego dnia i z tego, że mogłam być na tej konferencji. Wypróbowałam przepyszne herbaty, chociaż ja i tak już je wcześniej znałam i nieraz je sobie kupuję i rzeczywiście mają niesamowity smak. Bardzo, bardzo wam polecam. Wpadłam po drodze jeszcze na małe zakupy, bo w ostatnim vlogu opowiadałam wam, że miałam jechać po puder, bo mi się skończył i pojechałam, ale nic nie kupiłam. Tym razem wpadłam na małe zakupy, więc pokażę wam jeszcze co i jak. W ogóle zaczyna się już robić ciemno, więc też zaraz będę kończyć pewnie ten vlog. Pokażę wam te zakupy i pójdę sobie zrobić kąpiel. No,
Zobaczymy. Moje szybkie ostatnie zakupy kosmetyczne. To jest puder, o którym Wam wspominałam, że się skończył. Tak, słuchajcie, bardzo żałuję, ponieważ był to jeden z najlepszych pudrów, takich wykańczających, jakie kiedykolwiek stosowałam. I stosowałam go naprawdę bardzo, bardzo długo. No ale niestety mam denko i myślałam o tym, że kupię kolejne jego opakowanie, ale ostatecznie stwierdziłam, że przetestuję coś nowego. I coś nowego to jest właśnie ten oto puder od marki Charlotte Tilbury. Zapłaciłam za niego, tak jak widzicie, 235 zł. Jest to wersja prasowana. Czekajcie, już go wyciągnę z opakowania i pokażę Wam, jak wygląda. A puder prezentuje się tak, czyli widzicie, wersja prasowana, puder transparentny, który ma podobno dawać piękny efekt takiego wygładzenia na skórze. Zobaczymy, jak będzie, ale jestem bardzo ciekawa tej marki. Wszyscy ją tak zachwalają i tak polecają, że przyszedł czas na mnie, więc przetestuję ten puder. Jeśli będzie się dobrze sprawdzał, to chętnie przetestuję też inne kosmetyki właśnie z tej marki. No jeszcze taki szybki rzut okiem, jak tutaj dokładnie nazywa się ten puder. O, widzicie co, jak? No, także zakupy z Sephory zrobione. Ja już po kąpieli. Dzisiaj jest dzień z moją wieczorną pielęgnacją, tak jak Wam obiecałam, ale to nie jest wieczór z kwasami. Więc pokażę Wam, jak będzie dzisiaj wyglądała moja pielęgnacja. Jak widzicie, jest już oczyszczona buzia. Umyłam ją oczywiście wcześniej przed kąpielą i tak, użyłam płynu micelarnego od marki Filmed, nowość, którą sobie testuję. Zmyłam tą wodą micelarną oczy i twarz. Następnie wykorzystałam oczywiście, jak zawsze, Lumispa z tą tradycyjną głowicą, ponieważ dzisiaj miałam nie dość, że filtr, to jeszcze podkład, więc trochę tego było. Zależało mi na dokładnym oczyszczeniu i tak też się stało. Szkoda, że nie pokazałam Wam, jaka była brudna głowica. W każdym razie wykorzystałam napkę, czyli płyn z kwasem hialuronowym i żel do skóry wrażliwej. Przy okazji przypominam, że cały czas możecie ode mnie wynająć Lumispa Ayo, tą najnowszą wersję i sobie potestować, więc jeśli ktoś z Was jest zainteresowany, to piszcie oczywiście do mnie na maila. Następnie tonizacja przy pomocy tego oto cudownego lotionu esencji płynu od marki Estée Lauder, który jest przeznaczony dla skóry suchej. I teraz nakładam sobie dwie pompeczki tego oto serum, double serum od marki Clarins na twarz. Najpierw je rozcieram, a następnie wmasowuję w twarz. O, na szyję nakładam krem od marki Filmed, też dwie pompeczki. Rozcieram i wmasowuję. No i teraz czas na serum pod oczy i cały czas, słuchajcie, regularnie, odkąd je otrzymałam w paczce PR-owej po konferencji, stosuję właśnie to serum od marki Eisenberg, ponieważ jestem bardzo ciekawa, jaki będzie efekt po jego zastosowaniu, więc stosuję, używam, testuję i sprawdzam. Odrobinka tego serum, czekajcie, na palec, pod oczy i na górne powieki oraz w tym miejscu, gdzie pojawia się lwia zmarszczka, delikatnie sobie tutaj nakładam. Dalej, idziemy dalej. Teraz będzie, wszystkie mam tutaj oczywiście na dole kosmetyki przygotowane, serum do brwi Illa Brow.
serum do rzęs i La Lash. No i czas na krem. Dzisiaj będzie to krem od marki Yonel, właśnie ten, ale wymieszam odrobinę tego kremu z kropelkami samoopalającymi od marki Dax. Drogi produkt, tani produkt, bardzo drogi produkt, bardzo tani produkt. Żeby nie było, że testuję i używam tylko i wyłącznie drogie kosmetyki. Chociaż ja się tak śmieję, bo wy doskonale wiecie, że ja używam kosmetyki z różnych półek cenowych i naturalne. O, zobaczcie, tylko tyle tego biorę na szpatułkę. I naturalne, i selektywne, i kosmetyki bardziej zaawansowane. Naprawdę różne. I teraz dwie kropelki dodaję sobie do kremu. O, mieszam szpatułką, żeby mi się tutaj wszystko fajnie połączyło. O, gotowe. Nakładam na twarz i na szyję. Szpatułka oczywiście do mycia. Rozsmarowuję dokładnie. Chociaż powiem wam, że te kropelki są o tyle fajne, że nigdy nie robią się żadne plamy, zacieki. Dlatego właśnie tak bardzo je lubię. Tani produkt, a fantastycznie działa. Tylko pamiętajcie, że jeżeli będziecie je nakładać, to warto tutaj też przy linii włosów. O. I zostało mi czoło. I tak naprawdę w tej mojej dzisiejszej pielęgnacyjnej rutynie zostanie mi jeszcze krem pod oczy. Ale zanim go nałożę, to umyję moje dłonie. Bo nałożyłam właśnie te kropelki samoopalające. Och, czekajcie, ktoś idzie tam. Bardzo was przepraszam, ale przyjechał kurier i przywiózł coś, na co czekam już od 4 tygodni. Więc tym bardziej się cieszę, chociaż powiem wam, że kurier na tej godzinie to nie jest spotykana rzecz, jeśli o mnie chodzi. Ale dobra, kończymy pielęgnację. Na zakończenie krem pod oczy i będzie to marka Purle 165. Wyciskamy kremik raz, kremik dwa. I mogę już, słuchajcie, zakończyć ten dzisiejszy vlog. Pokazałam wam moją pielęgnację. Była dzisiaj super konferencja. Idę rozpakowywać przesyłkę, która do mnie dotarła. A jest to przesyłka związana z moim mieszkaniem, więc tym bardziej się cieszę, że doszła. No, także mam nadzieję, że miło spędziliście czas oglądając ten dzisiejszy vlog, a my oczywiście widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, buziaki, pa!